Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno, chwalę najbłogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Tegoroczna pielgrzymka była związana z hasłem bardzo ważnym: z Marią niesiemy pokój Chrystusowy. Matka Najświętsza była tą, która przyniosła do domu Zachariasza i Elżbiety pokój. Pozdrowiła ich pozdrowieniem pokoju. Myślę, że każda nasza pielgrzymka, każda podróż mająca charakter religijny jest zwiastowaniem pokoju. Pójdziemy w myśl słów Chrystusa, który rozesłał swoich uczniów, aby szli i głosili Ewangelię, by wchodząc do domu wnieśli pokój. Chcemy ten pokój nieść w naszych sercach, także chcemy ten pokój nieść do rodzin, które odwiedzamy, do wspólnoty, którą tworzymy jako poszczególne grupy pielgrzymkowe, i chcemy modlić się o pokój w Kościele i w całym świecie, zwłaszcza na Ukrainie. Ten temat się pojawiał w ciągu naszego pielgrzymowania. Do Jezusa. Bo mam bardzo ważne intencje, moje osobiste, ale też intencje mojej Polski. O jej wolność, o wolność Ukrainy, o nawrócenie Rosji, o wolność świata. Bardzo ważne intencje i bardzo mocno pielgrzymuję. Raz mieliśmy nawet trasę 40-kilometrową, ale z radością, w deszczu, w słońcu, jak dzisiaj, zawsze w radości, bo ta pielgrzymka jest zawierzona Bogu i dlatego jest dla nas wielką radością, mocą i siłą Bożą prowadzeni. Amen. Dziękuję. Dusza przemyska, pierwsza pielgrzymka, wyzwolić Maryi zwycięstwo. Pielgrzymka przemyska, wciąż wielbi Maryję. Pielgrzymka przemyska, wciąż śpiewa jej cześć. Powędruj z nami polami, lasami, przed tron naszej Matki, by chwałę jej nieść. I szedłem w intencji żony i właśnie tutaj jest moja żona. Właśnie to ten taki wielki dar i wydaje mi się, że dzięki niej też poznaję ten swój, próbuję pokonywać ten swój egoizm i uczy mnie właśnie, jak być lepszym człowiekiem. Czym wyróżnia się przemyska pielgrzymka? Taką piękną, dobrą, rodzinną atmosferą, że wszyscy staramy się być dla siebie dobrze, właśnie pomagać sobie cały czas. Stań się muzyką i nie mijaj. Ave, Ave Maria. Stań się muzyką i nie mijaj. Ave, Ave Maria. Stań się muzyką i nie mijaj. Szczerze mówiąc, mega radosna pielgrzymka. Wyniosłem stąd masę wspomnień, masę przyjemnych doświadczeń i wszystko to prowadzi nas ku chwale Bożej. Także jestem zadowolony. Troszeczkę nogi bolą, ale mniejsza z tym. Jest coś takiego w tej pielgrzymce, że człowiek mimo żadnego zmęczenia co roku chce iść i uczy się właśnie jak żyć. I one pomagają właśnie mi ten rok przeżywać i starać się być coraz lepszym. Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. To jest pewnego rodzaju nauk pielgrzymkowy. Bardzo lubię, już od wielu lat wędruję. Najpierw wędrowałem z rzeszowską pielgrzymką, teraz wędruję z przemyską pielgrzymką. Jest to pewnego rodzaju nawiązanie do obrazu Kościoła, który jest w drodze, który idzie ciągle do przodu, nie zważając na to, że są burze, że wieją wiatry, że są przeciwności,
ale pocieszamy się także i tym, że jest bardzo wielu życzliwych ludzi, którzy nas przyjmują, pozdrawiają, którzy też na nas czekają. Witamy, Szczęść Boże, pozdrawiamy wszystkich serdecznie. 12 dni przyjdźmy z Przemyśla na Jasną Górę, a grupa z Brzozowa. Przeżywać. Naprawdę całymi dniami się modlicie i śpiewacie? Tak, cały czas. A skąd tyle siły? Do niej właśnie. Ta grupa przyszła, aby pochłonić się tutaj, na Jasnogórskim.